Witam Państwa serdecznie, z tej strony Rybka. Jak Państwo zauważyliście, akwarium całkiem zmienione. Zostawiłem tylko dwa duże korzenie. Tamten duży wyjąłem. I oczywiście słynny komin. Zaraz Państwu z bliska pokażę. I zaraz coś ogłoszę na moim kanale. Może najpierw Państwu pokażę akwarium z bliska. No, zbliżyłem Państwu. Tu oczywiście skalary. Dwa z kostki są tutaj. Jak Państwo widzą, pływają sobie skalarki. Gdzie one są? Muszę je zobaczyć. O, tu dwa pływają, widzicie? Bo tamten ich strasznie atakował. No i córka wrzuciła tu do mnie do akwarium. No i tak to wszystko Państwu pokazuję, żeby Państwo widzieli. Wygląda. Rośliny. I oczywiście trzy korzenie. Tak to wszystko wygląda. Może jeszcze podejdziemy. O, ostrość mi się zgubiła. A, mam zawsze kłopoty z tą ostrością. Nie wiem dlaczego. Musiałem dać klatkę stop. Chwilowa awaria była. Bo nagrywam z innego telefonu. Mam drugi telefon oczywiście do nagrywania, a do dzwonienia mam inny telefon. To już mój kolega doskonale wie, Darek. Ale dobra, żarty żartami, przechodzimy z bliska, Państwu pokażę. Tak to zrobiłem, tak to wygląda i zaraz coś Państwu pokażę. Będzie ktoś zainteresowany, mogę coś sprzedać. A co, to zaraz Państwo zobaczą. Oczywiście wszystko do uzgodnienia. Te skalarki właśnie tu ma ładnie wygląda ten skalar. Te dwa skalarki właśnie tu przyszły i jak o właśnie te pomarańczki, te sobie je nazywałem pomarańczki, ale to są Red Devil oczywiście. Ładnie, pięknie rosną. Naprawdę super, może tak nie widać, ale super te ryby rosną. Super mi te skalary rosną. No i oczywiście mają więcej miejsca do pływania. Także mają więcej rybki miejsca do pływania. Bo wiadomo, skalar rośnie duży. No i oczywiście przechodzimy do zademonstrowania czegoś. Jak ktoś będzie zainteresowany, prywatnie możemy się skontaktować i oczywiście dojść do porozumienia. Także to są takie tablice. Akwariści mogą wykorzystać dla dzieci. Mogą wykorzystać. Jakbym nie miał tła, to bym już wiedział, jak to wykorzystać, jakbym nie miał czarnego tła. Także przechodzimy i demonstracja oczywiście. Tu Państwu pokazuję tablicę, to jest 60 na 80, włączaj. To jest na pilot, pokaż pilot. Pilot. Tu mamy cały ten do pilota, jak to się nazywa. Włączaj teraz, jak to działa. Może się oddalę, bo nie widać. Różne kolory, jak Państwo widzą. Przekładaj dalej. Tablica jest pomazana, bo tu właśnie wnuczka się bawiła. Teraz miga. Dalej. Różne kolory inne, ściemnianie.
Teraz może miganie. Dyskoteka jest, jak Państwo widzą. Różne kolorki. I teraz napisz. Pisz. Są takie mazaczki, pokaż. W komplecie do tego. To jest zagraniczne. Ale Państwu pokażę. Napisz, witam Państwa serdecznie. Oczywiście podpisz pod spodem Darek Hejter. A dlaczego tak napisaliśmy? Dlatego, że mój kolega, który koło mnie mieszka, zawsze mnie musi zhejtować. Także Darek żartem. Takie to są to właśnie tablice z LEDami. Można je powiesić po długości, po szerokości, jak tam kto uważa. Wymiary ma 60 na 80. Także tak to wygląda, jak Państwu nagrałem. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, prywatnie pisać na komentarzach i nie ma sprawy. A tak widać tą tablicę z całej, całą oczywiście, i mój akwarium. Może zrobimy rybką dyskotekę, włącz, zrób dyskotekę, niech trochę sobie poświeci. O, dyskoteka jest, tak to wygląda, proszę Państwa. Oj, Buddę się zobaczyli, Buddę. Będzie się Darek znowu śmiał. No ale tak to wszystko wygląda, różne kolory. Weź zmienię te kolory. No to takie rozmaite. Można wykorzystać to nawet do z tyłu akwarium. No. Co chodzi o akwarium. No dobra. No i tak to wszystko, proszę Państwa, wygląda. Oczywiście. Może zrobimy też jakiś konkurs, oczywiście. A na akwarium wygląda w ten sposób. Moim zdaniem jest lepiej, więcej rybki mają do pływania, miejsca, tu lotosik, jak Państwo widzą, ładnie zaczyna rosnąć. No i tak moim zdaniem jest lepiej, lepiej, chociaż bardzo mi się korzenie podobają, ale jakbym miał z 1500 litrów, wtedy bym mógł szaleć. A tak na razie musimy dać więcej rybom miejsca. Także pozdrawiam serdecznie. A dzisiaj prima aprilis. Ale to nie jest prima aprilis. Wszystko na poważnie mówione. Także pozdrawiam serdecznie Państwa. Oczywiście do następnego filmiku. Z tej strony Rybka. Trzymajcie się. Cześć wszystkim.